Dobra. Co my tu mamy teraz? Gdzieś nas platforma zabiera. Widzę. Checkpoint. Teraz pytanie, co tutaj będziemy mieli dalej. Na razie tutaj mamy te zgniatające nas młoty. Ja zawsze na to ściany mówiłem, nie wiedzieć czemu. Albo zgniatający sufit w najgorszym wypadku. Ale zobaczmy, kurde, co tutaj ten Cortex bot nam pokaże. Chyba cutscenka będzie, coś czuję. Jeszcze nie? Co to w ogóle jest za... Ej, co to jest? Czekajcie, osiądźmy tego tytana. Co to jest? Ostatni tytan w grze to jest. Pigana? Co to w ogóle jest za... Co to jest za połączenie? Kurde. What the fuck? Ja pierdzielę. Ej, pierwszy raz spotykam się z czymś takim, nie? Co to w ogóle jest za tytan? Ej, dobra, to jest jedyny chyba tytan, którego bym chciał zobaczyć w wersji konsolowych, wiecie, tych takich stacjonarnych. La. Czekajcie, a co tutaj robi ten specjalny atak? O kurde, ty, jaki to jest potężny tytan, ty! On jest potężniejszy niż Scorporilla, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, jakbym miał zrobić zestawienie tych dwóch tytanów. Bo ten to ma dopiero, kurde, power. On by Scorporilla w wersji na PS2 pocisnął, nie? Coś tak czuję. Dobra. Teraz sekcja Niny widzę. A Nina nam wcale nie ułatwia drogi, niby mamy z nią sojusz, tak szczerze, ale ona tutaj wcale nam nie ułatwia drogi, z tego co widzę. Zobaczmy, co tutaj będzie teraz ciekawego. Wydaje mi się, że nie mamy strzelać w te zwierzaczki. Bo tak nie widzę sensu trochę, bo nie ma tutaj żadnego totalu, ile mamy zamienić w tego. O, dobra, coś się dzieje. Chyba Crash z Niną się teraz spotkają. Nie, czekajcie, ona przez tą samą drogę przychodzi. O co tu chodzi? Czy tam czasem nie powinno być jakieś przejście? What? Jak tam się doskakuje? A dobra, tak trzeba doskoczyć. Nina, ty idiotko jedna! Teraz się złapała, dobrze. Dobrze, teraz się nagle złapała po mojej ostrej krytyce w jej stronę. Ostrym hejcie, hehe. Ale ze mnie hejtar, o kurze, o Boże. Sporo tych w ogóle owoców tutaj zbieramy. Tak zauważyłem. Dawaj do góry.
put a stop to this. Crash! You're siding with her? I thought we had an arrangement! Oh, sure, I keep trying to kill you, but why dwell on the past? I don't see why you want to bring in someone new. You got yourself caught in the middle, Unk. You're too evil for him, and not evil enough for me. First we'll defeat you, then I'll defeat Crash myself! Ha ha! Dorothy! That doesn't sound all bad, and, well, I can't possibly take you both on at once. Okay, I give up. Just make it quick. Great. Crash, you grab my uncle. I'll shoot him with the Mutato Ray Gun 3000. Watch me. Oh, super! She led you here, convinced you to help her, and then managed to shoot herself! You know, that didn't come from my side of the family. Since we couldn't remutate you with the Mutato Ray Gun 3000, we're going to have to do this the old-fashioned way. Niech ktoś z was spróbuje powiedzieć, że Crash to jest jakiś debil czy coś. Przecież on tak porobił Ninę Cortex, że to jest hit. No i teraz mamy konfrontację z Cortexem, jak zresztą widzicie. Konfrontacja, która tak na dobrą sprawę jest beznadziejna. Przynajmniej tak mi się na razie wydaje, bo nie widzę jakby trudności w walce z Cortexem. Pewnie trzeba będzie mu cały ten pasek zdrowia zjechać i dopiero potem zobaczymy co dalej, bo nie wydaje mi się, że to jest wszystko z tej konfrontacji. Dawaj, 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 dawaj. Okej, coś nam się tam odblokowało, widzę. Chyba teraz będą potężniejsze tytany, tak mi się wydaje, bo ta walka na razie polega na tym, że musimy odblokowywać sobie dalszą część tutaj tej konfrontacji. Jezu, ale lagi, ja pierdzielę. Tak, tam w ogóle w środku tego czegoś jest serce, więc trzeba w to serce będzie nawalać. Tylko trzeba mu jakiś tam fragment zdrowia zabrać. I będzie git. Ale szczerze, ze wszystkich gier Crasha to bym powiedział szczerze, że ta konfrontacja jest jakoś taka nudna. Nie porywa mnie jakby walka z Cortexem w tym wypadku. Czekajcie, a weźmy może nogę, zaatakujmy.
Kurde, coś się dzieje, ale nie wiem co. Tak, jeżeli mam być szczery. Bo niby pocisnąłem tutaj tego Cortex Bota, ale... Znaczy Cortex Bota, no... Tego pajączka, którego teraz atakujemy, ale kurde, coś słabo idzie, jeżeli mam być szczery. Strasznie monotonna ta walka jest. Jedyne, co ratuje tę walkę, to soundtrack. No naparzaj, naparzaj. Dawaj, 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 crash! Patrzcie, ile mu HP zjechałem! LOL! Ja mam trochę wrażenie, jakbym był tutaj nieśmiertelny w tej walce. A bo ja się tak dobrze kryję, kurde. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Jesteśmy coraz bliżej! This is not what I wanted to happen! I'm out of here. Boże, jakie odgłosy. Ja pierdzielę. Cortex bot will boogie no more. Okay, wait. He built a giant dancing robot? And it used the Tiki Mojojojo as power? And you had to climb into its brain to smash it? Sounds like an adventure. Well, whatever happened to Nina? I guess we'll find out next time. You destroyed all the crates for this level. You destroyed all the crates for this level. For this level. Engine, get the robot back to working order. Yes, ma'am. Now we're gonna do something really fun. To Wumpa Island!
we've got some pristine nature to smash. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Crash of the Titans na Nintendo DS. Przed chwilą wy oglądaliście oba endingi, czyli ending ten nie stuprocentowy, który jest technicznie dobrym endingiem, i ending stuprocentowy, który jest złym endingiem, bo sami zresztą widzicie przed chwilą, że Bandicooty tak naprawdę przegrały, a Nina chciała już tutaj podbić świat razem z Engine'em oraz Tiny Tigerem. Co mogę na temat tej gierki powiedzieć? Dużo osób rekomendowało mi tę grę. Kiedyś sam sobie nawet rekomendowałem zagrania w tę gierkę, dlatego że jest to dobra gra z Crashem. Nie powiem, że to jest najlepsza gra, no bo nie umywa się to do wersji PS2, Xboxa 360 i Wii. Ale jest na swój sposób inna, tak samo jak na wersja na Game Boy Advance. Te obie wersje są na swój sposób inne. I to jest coś, co jest fajne i wyróżnia te wersje. No ale teraz względem wersji na PS2 te gry po prostu są średnie. Nie mówię, że są słabe, nie mówię, że są jakieś najgorsze, są po prostu średnie. Wersja na Game Boy Advance ma problem z tym, że kiedy przejdziemy dalej niż gra chce, to nie możemy się cofać, dlatego że kamera nas blokuje. Z kolei w tej wersji poziomy są za długie, czasami są zbyt monotonne i mam wrażenie, że po prostu ta wersja jest na tyle oklepana, że została zrobiona tak, nie wiem, w może miesiąc, może dwa. Nie wiem, jak wyglądał proces tej gry, bo nigdzie nie ma informacji. Ale co na pewno mogę zachwalić w obu wersjach, na wersji na Game Boy Advance i wersji na Nintendo DS. To, że mówię, tak jak wspominałem wcześniej, na swój sposób są one inne. Mają inną fabułę, mają inny jakby zupełnie timeline, bo jakbyśmy mieli tutaj fabularnie to wszystko połączyć, no to nie wiem szczerze, gdzie by te wersje położyć. Na pewno nie położyłbym obok wersji na PS2, bardziej bym przed wersją na PS2 położył fabularnie te gry. Aczkolwiek no cóż, pozytywne rzeczy, grafika w tej gierce, soundtrack jest jak najbardziej spoko, level design też jest nawet dobry, ale nie podoba mi się chociażby wygląd Aku i po prostu mam wrażenie, że większość postaci w tej gierce jest jeszcze bardziej ogłupionych, na przykład Engine albo Tiny Tiger, który jest po prostu kastratem. Jezus Maria. Ale z kolei wersja na Game Boy Advance ma inny problem, że tam są bossowie z kolei załatwi. Tutaj jest jakiś mini challenge, a tam są z kolei bossowie załatwi, plus blokująca się kamera. No i czasami po prostu poziomy też były zbyt długie i blokująca kamera, tak jak już zresztą przed chwilą wspomniałem. Ile mamy w ogóle procent gry? 96. Ale spokojnie, to się zmieni praktycznie za chwilę, kiedy ja się z wami pożegnam w live komentarze i zobaczycie zaraz save 100%, jak udało mi się zdobyć po prostu już wszystko. Czyli całe te 4 klejnoty, które nam brakuje. Tymczasem, dziękuję za oglądanie tego let's playa. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. No i co? To by było na tyle. Połowa maratonu Crash'a mamy za sobą. Czas na dwie ostatnie gry z ostatniego maratonu, czyli Crash Mind Over Mutant na DS-a i Crash Mind Over Mutant na PlayStation 2. Zakończyliśmy już sagę z Crash'em of the Titans. Czas na Crash'a Mind Over Mutant. Na razie, trzymajcie się, cześć i pa pa!